Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj Wam pokażę prototypową wersję upscalera, skandablera Meduza. Jak wiecie, partnerem wielu odcinków Retrogralni jest firma PCBWay, dostawca wszelakich usług związanych z produkcją, projektowaniem płytek PCB. Firma ta generalnie stara się wspierać hobbystów, twórców domowych projektów elektronicznych i od czasu do czasu organizuje specjalnie dla nich różne konkursy. I akurat spieszę Wam donieść, że w tym momencie na stronie PCBWay.com jest zorganizowany taki właśnie konkurs. Jest to konkurs na projekt płytki, związany z Waszym projektem, z projektem, który możecie zgłosić w trzech kategoriach. W kategorii Internet Rzeczy, w kategorii Robotyka i w kategorii Otwartej. A nagrody są całkiem spore, bo dwa zwycięskie projekty, twórcy dwóch zwycięskich projektów otrzymają po 1000 dolarów, kolejne 3 osoby otrzymają po 500 dolarów i kolejne 10 osób czy 10 projektów otrzymają po 100 dolarów. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tym konkursie, zapraszam Was do linku, który znajduje się w opisie, a my wracamy do tematu odcinka. Na początku małe przypomnienie, co to jest skandabler, co to jest upscaler. Mówiąc bardzo prostym językiem, bardzo upraszczając ten temat, upscaler, skandabler to jest urządzenie, które umożliwia podłączenie starszych urządzeń, które posiadają stare wyjścia wideo, takie jak Composite Video, Super Video, Component Video czy RGB. Generalnie urządzenia, które posiadają wyjścia wideo analogowe do urządzeń nowszych, do telewizorów, do monitorów, które posiadają już nowsze wejścia wideo cyfrowe. Przede wszystkim mówię tutaj o takich złączach jak HDMI czy na przykład DVI. Konieczność używania takich urządzeń jest coraz bardziej częstsza i wynika po prostu z tego, że nowe telewizory, nowe monitory, no, po pierwsze nie posiadają tych starych złącz, analogowych złącz wideo, a po drugie, jeśli nawet posiadają takie stare analogowe wejścia wideo, to bardzo, ale to bardzo często opóźnienia na tych łączach są, na tyle duże, że już nie da się na takich telewizorach, monitorach grać w stare gry, używając wejść analogowych. Ja generalnie o tych opóźnieniach mówiłem już w wielu filmikach. Jeden z nich tutaj podłączę w anotacjach i będziecie sobie mogli spokojnie go obejrzeć. Dodatkowo te upscalery, skandablery bardzo nam się przydają, jeśli chcemy grabować obraz ze starych urządzeń, starych komputerów, starych konsol, czyli po prostu nagrywać go na komputerze lub streamować na żywo na YouTube'a czy Twitcha. Współczesne grabery wideo jako wejścia posiadają zazwyczaj tylko i wyłącznie porty HDMI, także też w żaden sposób tych starych konsol do graberów HDMI bezpośrednio podłączyć nie możemy, ale oczywiście możemy użyć upscalera, skandablera, by sobie te połączenie stworzyć. Projekt ten został stworzony przez Jakuba Kruszone-Zawadzkiego, znanego pod ksywą Acid Maker. Ten upscaler, ten skandabler nazywa się Meduza i potrafi on bardzo, bardzo dużo. Oczywiście na rynku znajduje się sporo takich urządzeń, sporo takich rozwiązań, więc możecie sobie zadać pytanie, po co nam takie kolejne urządzenie. I potrzeba stworzenia tego urządzenia wynikła tak naprawdę z potrzeby jego twórcy. Pojawił się zamysł, że no dobra, muszę w jakiś sposób pozbyć się kineskopowego monitora, tak? Znaczy, no nie mówię pozbyć się, siedzi w piwnicy, bo to no nadal, kineskop to kineskop, tak? To jest mimo wszystko najlepsze. Najlepsze, co ludzkość wymyśliła, jeśli chodzi o animację. No ale pojawia się kwestia, ok, no w pewnym momencie potrzebuję płaski monitor, potrzebuję LCD-ka, do którego mogę podłączyć Atari ST. Dokładnie tak. Nie, no nie chodziło o to, żeby podłączyć, co się da, co się rusza, tylko Atari ST, konkretnie Atari ST. Tą główną potrzebą Acid Makera, jak słyszeliście, była potrzeba podłączenia Atari ST do współczesnego monitora lub powiedzmy jednego z bardziej współczesnych monitorów przez jakieś cyfrowe wejście wideo. No ja też osobiście mam często taką potrzebę podłączyć sobie Commodorka, Atari czy Amigę właśnie do współczesnego telewizora i przeszedłem bardzo podobną drogę, jaką przeszedł Acid Maker. To znaczy, zacząłem zupełnie jak on, od takich przejściówek za 50 zł, które tak naprawdę z
komodorkiem nawet sobie do końca rady nie dawały. Potem zainwestowałem w nagrywarkę DVD, która wzmacniała mi sygnał wideo i wtedy mogłem używać już tych przejściówek do HDMI za 50 zł. W ubiegłym roku, czy właściwie 2 lata temu, zainwestowałem w bardzo drogi i bardzo porządny upscaler Retro Think, który umożliwia podłączenie urządzeń po composite video, po super video właśnie do telewizorów i monitorów z HDMI, ale podobnie jak Acid Maker, nigdy tak do końca nie byłem zadowolony z tego urządzenia. Moje urządzenie, które posiadałem, ten RetroTink, ma taką wadę, że obsługuje tylko i wyłącznie właśnie wejścia S-Video i Composite Video i jeszcze chyba wejście Komponent Video, ale na przykład nie obsługuje wejścia RGB, które jest dobrym wejściem, jeśli chcemy podłączyć sobie do monitora Amigę. Oczywiście istnieją też urządzenia, które obsługują RGB, ale wówczas one zazwyczaj nie obsługują tych starszych wejść Composite, Komponent i Super Video. I tak naprawdę, żeby móc spokojnie podłączać dowolny typ retrosprzętu do współczesnego monitora, potrzebowalibyśmy kilku urządzeń, albo na przykład takiego urządzenia, jakim był kiedyś, to się chyba nazywało Frame Meister, urządzenie, które w obecnej chwili kosztuje 1500-2000 zł i nie jest już produkowane i ono też nie jest, powiedziałbym tak, w 100% zadowalające. Natomiast tutaj mamy urządzenie, które może spełniać rolę takiego uniwersalnego urządzenia do podłączania każdego retrosprzętu posiadającego wyjście wideo do współczesnych monitorów i telewizorów. Jakie mamy wejścia w Meduzie? Po pierwsze mamy eurozłącze popularnego SCART-a. No tutaj za pomocą przejściówki możemy wprowadzić sygnał super wideo, możemy wprowadzić sygnał komponent wideo, także oczywiście audio za pomocą takiej przejściówki, a za pomocą innej przejściówki lub po prostu bezpośrednio wtykając tutaj złącze SCART możemy też tutaj wprowadzić sygnał RGB, na przykład z Amigi, czy na przykład z Atari ST. Posiadamy tutaj jeszcze wejście VGA. Wejście VGA to jest też tak naprawdę wejście sygnału RGB, tylko troszkę innego niż tego sygnału, który mamy na SCARcie. Także za pomocą tych dwóch prostych wtyczek, za pomocą tych dwóch prostych wejść jesteśmy tak naprawdę w tym momencie w pełni zadowoleni, bo podłączymy zarówno Commodorka, małą Atarinkę, Atari ST, Amigę, Spectruma, jeśli oczywiście posiada wyjście RGB lub wyjście wideo. No tak naprawdę podłączymy tutaj co tylko chcemy, jeśli oczywiście jest wyjście wideo, także nie podłączymy tutaj takich konsol, które mają wyjście telewizyjne, wyjście antenowe, no chyba że zostaną przedtem odpowiednio przerobione, co zresztą Wam zademonstruję również w tym filmiku. Jako wyjście sygnału jest tutaj używany port DVI. Dla mnie to jest tak, taki monitor, mówimy o aspekcie 4:3, tak? To jest po prostu dobry aspekt. Nie zależało na tym, żeby obraz mieć na takim monitorze, tak? Wyjście HDMI w zasadzie to od razu wchodzimy w generalnie w 16:9, 16:10, więc wchodzimy w szerokie urządzenia, prawda, nie 4:3, tylko mówimy z innym aspektem, więc albo obraz ma w środku tylko, albo rozszerzony, no różne dziwne, zależnie jak się czy ustawi to urządzenie odbierające, ale często był z tym problem, tak? Czyli samo wyjście HDMI, które dla większości ludzi jest super, jest fantastyczną sprawą, dla mnie de facto było wadą, a nie zaletą urządzenia. Tak? Wiem, że dla prawdopodobnie większości użytkowników to jest zaleta, dla mnie to jest wada. Kropka. Jak mogliście usłyszeć, Acid Maker uważa obecność wyjścia HDMI w tych takich zwykłych, dostępnych na rynku upscalerach za wadę. Ja oczywiście wyjście HDMI uważam generalnie za zaletę,
ale to głównie dlatego, iż praktycznie każdy sygnał, który przeprowadzam przez upscaler, ląduje później u mnie w takiej lub innej formie na komputerze. Po prostu grabuję ten obraz, czy to na potrzeby robienia filmików, czy na potrzeby robienia streamów, także obecność wyjścia HDMI jak najbardziej by mi troszkę bardziej odpowiadała, chociaż oczywiście rozumiem tok myślenia i SeedMakera. Wyjście DVI to jest wyjście obecne w monitorach, szczególnie w monitorach, które mają proporcje 4:3, które są bardziej odpowiednie do używania ich ze sprzętami retro. I tak jak wspominał SeedMaker, wyjście DVI też zapewnia szerszą gamę obsługiwanych rozdzielczości, bo tak naprawdę na tym wyjściu możemy obsłużyć rozdzielczości i VGA, i rozdzielczości telewizyjne. Monitory generalnie są bardziej wybaczające, jeśli chodzi o sygnał, który podłączany jest przez wejście DVI. Sygnał, który podłączany jest pod wejście HDMI, ze swojej zasady generalnie być powinien sygnałem telewizyjnym, czyli tutaj najczęściej obsługiwane są tylko takie sygnały jak 720 czy 1080p lub i. No i właśnie dlatego w Meduzie znajduje się takie wyjście. Oczywiście nie ma tutaj większego problemu. Istnieją przejściówki z DVI na HDMI i taki kabelek kosztuje dosłownie kilka złotych i nam oczywiście zadziała. Problemem jest tylko sygnał audio. Wyjście DVI oczywiście sygnału audio nie obsługuje. Tutaj w Meduzie mamy po prostu rozwiązane to w ten sposób, że tutaj jest wyjście audio, to jest prawdopodobnie wyjście przelotowe. Audio pobierane jest z karta i w przypadku monitora nie ma tutaj najmniejszego problemu. Podłączamy sobie osobnym kabelkiem audio dźwięk do monitora lub do głośników. Natomiast jeśli chcielibyśmy podłączyć takie zestawienie dźwięku i obrazu do telewizora, do monitora obsługującego tylko wejście HDMI, no to musimy niestety wyposażyć się w dodatkową przejściówkę. Przejściówkę, która zamieni nam ten analogowy dźwięk na dźwięk cyfrowy i wprowadzi go do kabla HDMI. Także jeśli chcemy sobie podłączyć Meduzę do HDMI, no musimy po prostu kupić kolejną przejściówkę za 70-100 zł. Jeśli zależy nam tylko na obrazie, no to tutaj nie ma żadnego problemu. Zwykły kabelek DVI do HDMI jak najbardziej da radę. Jeśli chodzi o zasilanie, to zasilanie tego urządzenia, zasilanie Meduzy to jest po prostu zasilanie zwykłe 5-woltowe z ładowarki USB. Tutaj mamy jeszcze 3 guziki, które służą nam do obsługi menu. I taki tutaj jeszcze dołączany zewnętrzny mały ekranik, na którym znajdziemy dużo ciekawych informacji, jak to urządzenie podłączymy. I może po prostu od razu to urządzenie podłączmy. No ja tutaj mam niestety monitor, który posiada tylko złącze HDMI po pierwsze, a po drugie jest to monitor 16:9, a nie 4:3, także nie jest to taki koszerny zestaw, o którym tutaj myślał twórca, tworząc Meduzę, ale jak najbardziej nam to też zadziała. Tu jeszcze jest włącznik, który umożliwia uruchomienie Meduzy. Obecność włącznika to jest naprawdę fajna sprawa. Większość upscalerów takiego przełącznika nie posiada i się uruchamia od razu po włączeniu do prądu, co czasami jest trochę niewygodne. Odpalamy. I tutaj na ekranie możecie zobaczyć informację powitalną. Na górze jest informacja o wersji oprogramowania Meduza 1.0.3. Następnie jest informacja o tym, co mamy podłączone na wejściu i co mamy podłączone na wyjściu. No w tej chwili tak naprawdę tutaj są głupoty, bo nic nie jest uruchomione, ale uruchommy sobie monitor i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Niestety nie jestem Wam w stanie naraz pokazywać monitora, Meduzy i jeszcze małego wyświetlacza, także będę Wam po prostu mówił, co tutaj widzimy. Jeszcze potem będę Wam pokazywał testy, które nagrałem wcześniej w domu i tam zobaczycie dokładnie, co ten ekranik wyświetla, także po prostu poczekajcie chwilkę na to. Jeszcze raz włączę Meduzę, żeby Wam pokazać start tego upscalera. Tutaj mamy tak naprawdę taki obraz kontrolny, natomiast to, co się tutaj pojawiło, to jest dokładnie to samo,
co się pojawia na tym malutkim wyświetlaczu. Także po prostu będę Wam czasami pokazywał to, co jest na wyświetlaczu, pokazując to na monitorze. Mogę to robić wciskając przycisk menu. Jak wcisnę sobie przycisk menu, to wtedy za pierwszym razem wyświetli mi się dokładnie to samo, co mamy tutaj na tym małym ekraniku. Oczywiście zapomniałem o najważniejszej rzeczy, zapomniałem podłączyć jakiegoś sprzęta. Tutaj posłużymy się na początku Commodore 64, oczywiście. W domu Commodorka testowałem podłączonego przez S-Video. Tutaj w muzeum mamy kabelek zwykły wideo. Uruchamiamy Commodorka. Pojawił się obraz z Commodorka, a ja Wam pokażę, jak Commodorek jest wykrywany. Wykrywany jest jako standard SDTV, czyli telewizja niskiej rozdzielczości. Wejście Composite Video, PAL BGHID, częstotliwość pozioma 15,625 kHz, częstotliwość pionowa 50 Hz, a na wyjściu otrzymujemy sygnał DVI 720x576. Tutaj mamy odpaloną gierkę Wizard of Oz i ten obraz jest spoko, chociaż chyba nie jest jakiś taki super dobry. Przyznam się, że po S-Video ten obraz zdecydowanie lepiej wyglądał. Cała moc tego urządzenia jest w tym, że możemy sobie tutaj pewne ustawienia zmieniać. Wejdźmy więc do menu i przejdźmy do ustawień. Zajrzyjmy do filtrów kolorystycznych. No, w filtrach kolorystycznych tak naprawdę możemy sobie taki prosty bajerek zrobić. Może ja w ogóle na początku włączę Wam Commodorka bez gry. To będzie trochę lepiej widać. Jeśli chodzi o te filtry kolorystyczne, to możemy sobie to przyłączyć na mono i na inne kolorki. To taki fajny bajerek. Mi się szczególnie podoba przełączenie obrazu na green albo amber, bo to mi przypomina takie stare monitory typu Hercules. Ale wyjdźmy sobie stąd, wejdźmy do menu special. Tutaj możemy ustawić ustawienia przetwornika analogowo-cyfrowego, analogowo-cyfrowego, który zawiaduje tym, jak przetwarzany jest sygnał analogowy na sygnał cyfrowy. Możemy tutaj ustawić kilka opcji. Ta pierwsza to jest threshold. To tak naprawdę głównie może być używane w przypadku obrazu czarno-białego. W tym momencie tak naprawdę większość sygnału, która jest ciemna, jest podbijana do czarnego, a która jest jasna, jest podbijana do bieli. Stąd taki dziwny obraz. Możemy sobie zanegować sygnał, ale możemy też sobie ustawić 512 lub 4096 kolorów. No, w przypadku Commodorka tutaj widzę, najlepiej to wygląda, jeśli włączymy 4096 kolorów. W tym momencie po prostu przyciąganie tych poziomów analogowych do poziomów cyfrowych najlepiej pasuje do tej maszyny. I zostawimy sobie to 4096. Tutaj możemy jeszcze wejść do menu Pixel, ustawić sobie, czy jakieś filtry chcemy nałożyć, na przykład scan linię, Pixel Mode, dodać sobie cyfrowo szum, śmieszna sprawa, czy nawet szum i scan linię, żeby zaemulować na obrazie LCD taki obraz z monitora. Ja sobie oczywiście tych żadnych filtrów nakładać nie będę. Tutaj widzę, że więcej w tym przypadku zrobić nie możemy. Tutaj mamy jeszcze te krzywe RGB, czyli tak naprawdę możliwość regulowania jasności, kontrastu, no i przesunięcia blue, yellow, green, magenta, gamma i ustawienia też poziomu białego. Spróbujemy to ostatnie. Może tutaj coś nam pomoże. Zobaczymy, co się stanie. No tutaj generalnie Commodorek trochę się rozjaśnił. No można powiedzieć, że no okej, niech będzie.
Oczywiście możemy to wszystko tutaj zmieniać sobie też sami. Na przykład zmienię trochę jednak jasność, zmniejszę ją o 10 punktów. Tak chyba komodorek lepiej wygląda. Dobra, wróćmy do kolejnego menu, do głównego menu. I tutaj mamy jeszcze menu, które jest tylko działające, jeśli mamy podłączony sygnał RGB. Tutaj możemy zmieniać między innymi ilość pikseli na linię. No w przypadku komodorka ilość pikseli na linię to jest 320, a obraz nam się wyświetla w 720 pikselach, w rozdzielczości 720 pikseli na monitorze, który chyba zresztą ma taką mniej więcej rozdzielczość natywną. Także 320 pikseli na 720, na 720 pikselach to po prostu może być spokojnie zrzutowane, nie wygląda to w tym momencie źle. W rozdzielczościach RGB tych pikseli jest znacznie więcej, tak naprawdę można sobie tą wartością ilości pikseli na linię tak ustalić rozdzielczość obrazu, że będzie ona 1:1, jeśli chodzi o piksel sygnału wejściowego i piksel na ekranie monitora. Także to jest naprawdę fajna opcja. No w przypadku komodorka i niższych rozdzielczości ona raczej nie jest używana. Nasze ustawienia możemy tutaj sobie też zapisać. W menu Shift Size możemy tak naprawdę zmieniać rozdzielczość i przesunięcie obrazu. Możemy to robić zarówno w osi X. Jak widzicie, nam się tutaj ślicznie obraz przesuwa. Wróćmy z powrotem. Chyba nie da się wrócić inaczej niż z powrotem. Możemy też to robić w osi Y. O! Już myślałem, podniosłem o 10 i trochę mi tutaj monitor zgłupiał. Oczywiście możemy w pewnym momencie wyjść poza zakres tego, do czego zdolny jest monitor. Dlatego też mamy dokładnie te same informacje, które mamy na ekranie, na tym małym ekraniku tutaj LCD. Więc jeśli popsujemy sobie tak sygnał wyjściowy, że nie będziemy mogli już go zobaczyć na ekranie monitora, to zawsze będziemy mogli wrócić do ustawień poprzednich, używając tego małego ekraniku LCD. Możemy też zmienić szerokość i wysokość sygnału DVI, który jest nadawany. Ja teraz będę sobie zwiększał tą szerokość i zobaczymy, czy w pewnym momencie monitor nie zgłupieje i się nie obrazi. No jak widzicie, na razie nie jest źle. Mamy już 770 pikseli i monitor daje radę. No więcej niż 768 się tutaj zrobić nie da. I możemy sobie też po prostu wybrać preset 800x600, 720x576, czy nawet 640x400. Tutaj widzicie, monitor już trochę zdurniał, ale sobie jeszcze poradził. Czy 640x800. No akurat ten monitor całkiem sobie dobrze radzi, jeśli chodzi o wyświetlanie różnych dziwnych rozdzielczości. Spróbujmy podłączyć Atarinkę. 8-bitowe Atari. Tutaj znowu to 8-bitowe Atari. Teraz wyjątkowo podłączymy za pomocą kabla wideo, a nie super wideo, jak to robiłem w domu. Odpalmy Atarinkę, tam dalej ją mam. No i tutaj znowu mamy obraz z Atarinki, River Ride. No trochę ciemny, prawda? Ten obraz jest trochę ciemny. Wydaje mi się, że możemy sobie tutaj go lekko rozjaśnić. O! Ale jak widzicie, Atarinka wygląda znacznie lepiej, jeśli chodzi o sam obraz. Znacznie ładnie ten obraz się prezentuje na tym monitorze, chociaż jest chyba trochę rozciągnięty, prawda? To tak nie powinno być. Mamy tutaj niestety obraz rozciągnięty. No tutaj wychodzi znowu to, że Meduza jest przeznaczona raczej dla sprzętów, które działają w rozdzielczościach 4:3, które są monitorami 4:3, albo chociaż potrafią sobie poradzić z taką zmianą rozdzielczości.
nie będę tutaj muzeum podłączał Amigi, bo nie mam akurat tutaj kabla Amiga do SCART, ale oczywiście Amigę podłączyłem w domu do testów i zobaczcie, jak to wyglądało. No naprawdę, jeśli chodzi o obraz RGB, obraz z Amigi, to oglądając go na ekranie monitora komputerowego, nie byłem w stanie odróżnić go od tego, co bym widział, nawet uruchamiając go na przykład na emulatorze. Po prostu obraz RGB, jaki Meduza wyświetla na monitorach, no jest niesamowity, naprawdę niesamowity. Teraz wiem, dlaczego ludzie, kiedy podłączyłem parę razy Amigę na streamie przez wejście, zwykłe wejście wideo, byli tak zniesmaczeni tym, jak obraz z Amigi wyglądał. Generalnie te testy amigowe sprawiły, że zaczynam myśleć nad tym, żeby sobie sprawić jakiś upscaler właśnie specjalnie do RGB. Nie wiem, czy to będzie Meduza, czy to będzie CCS, jak dobrze pamiętam, ten open source'owy upscaler RGB chyba tak się nazywa. No zobaczymy, jakie będą moje możliwości finansowe, bo te urządzenia już do najtańszych niestety nie należą. Zrobiłem jeszcze jeden test, taki test ostateczny. Podłączyłem do Meduzy moje przerobione dwa Atari 2600, właściwie Atari 2600 i Rambo i puściłem tam demka. Z tymi przerobionymi Atari 2600 na kompozyt wideo nie radził sobie do tej pory żaden mój upscaler. No i jak widzieliście, obraz z Atari 2600 przerobionego na kompozyt naprawdę wygląda super, naprawdę wyglądał super. Co prawda w demkach to przełączanie rozdzielczości trochę trwało, natomiast jeśli w Atari 2600 po prostu uruchomimy grę, tam nie ma praktycznie nigdy zmiany sygnału, to wtedy możemy cieszyć się stabilnym, ślicznym obrazem z Atari 2600 na współczesnym monitorze. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ten projekt się rozwinie i myślę, że gdy będzie on skończony, jeśli nie będzie on kosztował jakichś kosmicznych pieniędzy, to sobie chętnie zakupię taki Scandabler Upscaler, bo jest to właśnie odpowiedź na to, na co ciągle czekałem. Czyli na jedno urządzenie, które pozwoli mi podłączenie zarówno komputerów 8-bitowych, z których sygnał jest wyprowadzony wideo lub super wideo, jak i komputerów 16 czy 32-bitowych, z których mamy wyjście sygnałowe RGB. I potem bez problemu będę mógł ten sygnał wpiąć do monitora, czy też w moim przypadku też bardzo często do grabera. Jeśli chcecie sobie posłuchać więcej o upscalerze Meduza, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia dwóch streamów
z kwasu. Tych streamów, z których tutaj już Wam pokazywałem nagrania, tam generalnie posłuchacie sobie całej historii tego projektu, krok po kroku, dlaczego on się pojawił, jakie były problemy, jak były rozwiązywane. I do tego Was serdecznie zapraszam, a sam kończę ten film. Zapraszam Was również do subskrypcji, do wsparcia naszego kanału na YouTubie i Patronite, do odwiedzenia naszego serweru Discord. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.